Internet to w dużej mierze okropne miejsce, w którym spodziewać możemy się tak naprawdę wszystkiego. Z jednej strony uświadczyć możesz tutaj naprawdę miłe i przyjemne rzeczy, jednak chwilę później zobaczyć możesz totalne przeciwieństwo. Gołym okiem widoczny jest olbrzymi kontrast pomiędzy tymi pięknymi, otwartymi i jasnymi miejscami internetu, a mrocznymi i ciasnymi zakamarkami. Na przestrzeni ostatnich miesięcy kilkukrotnie pokazywałem wam historię z tych mroczniejszych zakamarków, które jednak mocno biją do tych jaśniejszych lokacji. Między innymi historia czy też sprawa youtubera mordercy, Treya Erika Sesslera. Albo sprawa feralnego zaginięcia 15-latki, która wskrzeszona została przez niewinnego TikToka na tej jakże nieskazitelnej, albo nie, platformie. Dzisiaj przynosimy się o krok dalej do naprawdę mrocznego zakamarku sieci. Tego, który zawsze zdawał mi się być tą naprawdę ciemną częścią. Mianowicie dzisiaj rzucimy okiem na 4chan, a raczej historię, która z niego pochodzi. Historię mordercy. Mordercy z 4chana. Strona ta może być wam już bardzo dobrze znana z moich poprzednich materiałów, tych sprzed jeszcze kilku lat, kiedy na przykład przyglądaliśmy się historii I Am God, na przykład, która miejsce miała właśnie tam. Jednak tym razem rzucimy okiem na coś naprawdę mroczniejszego. Dzisiaj przyjrzymy się historii dwukrotnego morderstwa, które zaprezentowane zostało na 4chanie. Niemniej na temat tej tragedii huczało wręcz w mediach, a niektóre informacje doszły nawet do Polski. Oczywiście chciałbym tutaj zaznaczyć, iż materiał ten będzie dotyczyć morderstw, nadużyć czy samobójstwa, więc wszelkie słowa tego typu zostaną wypikane z oczywistych powodów. Nie miejcie mi tego za złe. Niemniej teraz, moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść historii Marcela Hesse, mordercy z 4chana. Tragiczna historia, której przyglądamy się dzisiaj, swój początek ma 6 marca 2017 roku, kiedy to pewien anonimowy użytkownik w serwisie 4chan opublikował post o następującej treści. Mój przyjaciel chciał popełnić samobójstwo, jednak zamordował dziecko sąsiadów, ponieważ spieprzył swoją próbę samobójczą. What the fuck? W samym poście znajdowało się także zdjęcie samego sprawcy, o którym tutaj mowa. Mianowicie wówczas jeszcze 19-letniego Marcela Hesse, zamieszkującego w niemieckim miasteczku o nazwie Herne. Poza tymi informacjami na post składało się także kilka screenshotów z ich konwersacji. Rozmowa ta odbyła się właśnie mniej więcej w czasie popełnienia morderstwa, jednak wszystko rozpoczęło się od nieudanej próby samobójczej. Jak myślisz, która metoda samobójcza jest lepsza? Wrzucenie tostera do wanny, czy zatrucie się dwutlenkiem węgla? Mam węgiel w pokoju. Przyjaciel, z którym przyszły morderca właśnie prowadził konwersację, stwierdził, że obie są dobre. Wówczas Marcel udostępnił zdjęcie sprzętu, którego użyć zamierzał tej nocy. Następnego dnia konwersacja nawiązała się na nowo. Wówczas Marcel stwierdził, iż upił się czerwonym winem i jeżeli dzisiaj nie uda mu się, to postanowi zrobić coś tak złego, iż zamknie go to w więzieniu na dobre. Ledwo mogę chodzić prosto od tego czerwonego wina. Jeżeli dziś mi się nie uda, zrobię coś godnego ukarania. Cholera, alarm przeciwpożarowy jest wyłączony. Grill zrobił za dużo dymu w moim mieszkaniu. Jeżeli ktoś teraz przyjdzie, będę biegł. W 20 minut albo pojadę. Zdjęcie przychodzi. Wówczas Hesse wysłał swojemu przyjacielowi 3 fotografie, które kolejno prezentowały skąpane w dymie mieszkanie, a także samego Marcela, którego ręce są poplamione krwią. Niedługo później Marcel udostępnił wiadomość głosową. Tutaj możemy postawić pewną granicę. Próba samobójcza nie udała się, zatem Marcel postanowił posunąć się trochę dalej i zamiast odebrać życie sobie, odebrać innym niewinnym osobom. Marcel opuścił swój dom i powędrował do domu sąsiadów. Zapukał w drzwi i zapytał, czy mieszkający w domu 9-letni Jaden może przyjść do niego i podtrzymać mu drabinę. Uczynny chłopiec oczywiście zgodził się i pobiegł do domu 19-latka. Wówczas Hesse zaprowadził go do piwnicy, gdzie zadał mu około 58 ciosów nożem. Następnie zrobił zdjęcie zwłok chłopca i opublikował je na pewnym forum o nazwie DeeperCats. Niemniej próżno jest szukać dowodów na ten temat, gdyż w internecie nie zachowały się
I to całe szczęście, żadne screenshoty czy też nagrania pochodzące z tego miejsca. Niemniej odnalazłem pewien post na subreddicie, zarchiwizowany z dnia 8 marca 2017 roku, którego treść była następująca. Tak więc jest to rozwijająca się historia, ale w Niemczech jest obecnie na wolności zabójca, który przesyła zdjęcia i filmy ze swoich zabójstw na forum DeeperCut z wątku gore na 4chanie. W rzeczywistości DeeperCut został usunięty. Wygląda na to, że zabił 3 osoby, w tym dziecko. Wracając jednak w przeszłość, po dokonaniu morderstwa, a także publikowaniu zdjęć na DeeperCut, zrobił jeszcze kilka innych fotografii, a następnie przesłał do swojego przyjaciela. Następnie wysłał jeszcze kilka wiadomości głosowych, a także tekstowych, których jednak nie mam zamiaru wam tutaj przytaczać, gdyż są tak cholernie zwyrodnialskie. Mówiąc krótko, wyraził chęć dokonania drugiego morderstwa, a także gwałtu. Nakazał mu tak, żeby następnego dnia rano koniecznie sprawdził wiadomości. Ciało 9-latka zostało odnalezione w domu Marcela Hesse. Rozpoczęła się dramatyczna akcja poszukiwawcza białego mężczyzny, mordercy. Za chłopakiem latały helikoptery, a szkoły w okolicy zostały pozamykane z uwagi na ogromne niebezpieczeństwo. Tego samego dnia Hesse utworzył post na 4chanie, który zawierał zdjęcie jego buta, a także noża. Obok znajdowała się krótka wiadomość tekstowa od Hesse. Minąłem stan, zabiłem dorosłą kobietę, naprawdę ciężko kurwa wbijać XP. Jej córka niedługo wróci do domu. Być może zrobię niedługo nagranie. Następnie podał szczegóły morderstwa. Przeciąłem sobie rękę, walcząc z tą 120-kilową bestią. Miała więcej wigoru niż dziecko. Chwilę później jeden z użytkowników stwierdził, iż to bullshit i zwyczajna bzdura. Jednak wtedy Hesse wstawił zdjęcie, które w teorii miało przedstawiać zamordowaną kobietę. Jednak z czasem okazało się, iż to nieprawda. Tak naprawdę na zdjęciu znajdował się przyjaciel Marcela, Christopher, który w chwili, gdy dowiedział się o przerażającym mordzie, postanowił pójść na policję. Hesse, w obawie, iż jego przyjaciel może go wsypać, ten popełnił drugie morderstwo. Zamordował swojego przyjaciela, a następnie jego zdjęcie udostępnił na 4chanie. Następnego dnia pozostawił w tym serwisie ostatni ślad po sobie. Opublikował ostatni post, w którym m.in. przedstawił swoje naprawdę niejasne i głupie motywy. M.in. jednym z nich było, iż rzekomo dokonał morderstw, by polepszyć swojego skilla w pisaniu. Jednocześnie oskarżał społeczeństwo, a także stwierdził, iż łącznie popełnił 5 morderstw, co było zwyczajnym kłamstwem, jak i cała reszta tego wszystkiego, co tutaj napisał. Hesse popełnił 2 morderstwa, już niedługo wszystko miało wyjść na jaw. Hesse spędził 2 dni w mieszkaniu Christophera, korzystając z jego komputera i omijając jego zwłoki. Jednak z czasem postanowił się poddać. Następnego dnia rano wybrał się do znajdującej się nieopodal restauracji serwującej grecki fast food. Niemniej nie po to, by tam zjeść, lecz by poddać się. Poprosił pracownika, by zadzwonił na policję. Następnie usiadł, poddał się i cierpliwie czekał na swoje aresztowanie. Po znalezieniu się w rękach policji czekały na niego rozprawy sądowe, na których rzekomo cały czas siedział ze spuszczoną głową, nie patrząc na rodziny ofiar, którym sprawił olbrzymie cierpienie. Nie zabierał też głosu. Podobno dopiero w więziennej celi zdał sobie sprawę z okropieństw, jakie popełnił. Rzekomo zrozumiał, iż dokonał czegoś niewyobrażalnie złego, że nigdy nie uzyska przebaczenia, a przede wszystkim nie oddał już życia osobom, którym po prostu je zabrał. Obecnie ma 22 lata. Prawdopodobnie nigdy nie uda nam się tak naprawdę zrozumieć, co w rzeczywistości kieruje takimi osobami jak Marcel Hesse. Tak naprawdę nigdy nie dowiemy się, co siedzi w głowach takich ludzi, czy co pociąga ich na granicę szaleństwa. Niemniej wy pamiętajcie, iż depresja, problemy psychiczne to naprawdę niebagatelne trudności i problemy, z którymi powinniśmy walczyć. Dla wszystkich osób, które mogą mierzyć się z właśnie takimi problemami, pamiętajcie, że nie jesteście sami i zawsze możecie wyciągnąć swoją rękę po pomoc. Możecie poszukiwać pomocy niezależnie od sytuacji. Życzę wam, kochani, wszystkiego dobrego i tymczasem to już byłoby na tyle w dzisiejszym materiale. Ja bardzo dziękuję wam za jego oglądanie. Jeżeli ci się spodobał, to pamiętaj o stronie pod link kciuka w górę, a także zostawieniu subskrypcji tam na dole. Oczywiście, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, obejrzyj mi poprzednie materiały, wyczekuj także tych następnych, a także wpadaj na mojego Discorda, Instagrama oraz Twittera, wszystkie linki macie w opisie. Zapraszam także i na mój drugi kanał, czyli Chata w Lesie, link także znajduje się gdzieś tam w odmętach opisu.
No i tymczasem to już tyle w dzisiejszym materiale ode mnie. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się do kolejnych materiałów. Mówi do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Trzymajcie się ciepło, dobrego dnia wam wszystkim. Cześć.